Większość ludzi kojarzy biblijną postać Hioba. Nawet jeśli nie czytamy Biblii, wiemy o tym, że Hiob przeżył wielką tragedię, stracił wszystko, co miał, stracił swoje dzieci. A jednak w całym tym wielkim cierpieniu, jakie przeżył, pozostał bogobojny i święty. Jednak księga ta, księga Hioba, w rzeczywistości nie koncentruje się na cierpieniu Hioba, mówi o czymś zupełnie innym. Witajcie, mam na imię Konrad i razem ze Zbyszkiem i Michałem, twórcami kanału Inna Droga, chcemy Was ponownie zaprosić do serii Zagadki Biblii, w której od dłuższego już czasu rozważam długi temat, który nazwałem Łaska i Prawo. Chciałbym wrócić do tego tematu. Ponieważ od dłuższego czasu próbuję w różnych odsłonach, rozpatrując rozmaite postacie biblijne czy też różne historie, w rzeczywistości mówić o tej samej rzeczy, mianowicie o czymś, co nazwałem zasadą coś za coś. Jest to zasada, wokół której koncentruje się Zakon, wokół której koncentruje się prawo. Nie tylko prawo mojżesza, prawo kościelne. Każde prawo, także prawa ludzkie są skoncentrowane, zorganizowane, bym tak powiedział, wokół zasady coś za coś. I to, co mogłem dostrzec, to fakt, że w Biblii, zwłaszcza w Starym Testamencie, możemy dostrzec, że życie bożych mężów, bożych ludzi. Było właśnie oparte o tę zasadę coś za coś. Jest to zasada, która jest sprzeczna z łaską Bożą, jest sprzeczna z naturą Bożą i Nowy Testament przynosi w tej, w, tej, w tej rzeczy zmianę. Jednak prawda jest taka, że duża część Biblii mówi o zasadzie coś za coś i właśnie te postacie biblijne, które rozpatrywałem, czy także historie, o których mówiłem w. We wcześniejszych częściach tematu Łaska i Prawo one mówią właśnie o tym, że ta zasada jest bardzo mocno skoncentrowana na sprawiedliwości człowieka, na naszych własnych uczynkach. Dlatego właśnie ja próbuję ten temat rozpatrywać tak długo, abyśmy byli utwierdzeni w tym, że zasada coś za coś jest sprzeczna z Bożą Naturą i Bóg w Jezusie Chrystusie. Zmienił duchową rzeczywistość, zmienił, y, zmienia nasze życie, próbując skoncentrować człowieka na łasce Bożej, na sprawiedliwości, którą mamy w Jezusie Chrystusie, a nie we własnych uczynkach. Dzisiaj także chcę rozpatrz, rozpatrywać temat y, głównie związany właśnie z zasadą coś za coś, mówiąc o kolejnej biblijnej postaci. Więc dzisiaj temat łaska i prawo, część dziesiąta, i w części dziesiątej temat Hioba. Hiob, czy też Job, w zależności od tego, jakie mamy tłumaczenie, różnie, brzmią, różnie brzmią jego, brzmi jego imię. I ten, ten temat temat Hioba, ja byłem zmuszony podzielić na dwie części. Ale myślę, że On w jakiś sposób jeszcze bardziej utwierdzi nas w tym, że nawet w Starym Testamencie Bóg zapowiadał niejako tę zmianę, duchową zmianę, jaka miała przyjść, kiedy to Jezus Chrystus usprawiedliwił nas swoją ofiarą i chciał, aby jego dzieci skoncentrowane były wokół Jego sprawiedliwości, którą otrzymujemy, tylko i wyłącznie z łaski Boga przez wiarę. Więc Hiob jest kolejną postacią, która zapowiada tę właśnie zmianę. I tak jak powiedziałem już we wstępie, jest pewne wrażenie, kiedy pobieżnie czytamy Biblię, kiedy coś niecoś tylko wiemy o, właśnie o tym Bożym Człowieku, którym był Hiob. Wrażenie, że Księga Hioba Koncentruje się na cierpieniu. I rzeczywiście cierpienie Hioba było tragiczne, było drastyczne, było ogromne. Wydawało się, że nikt więcej po nim nie cierpiał w taki sposób, ponieważ Hiob jednego dnia, w bardzo krótkim odstępie czasu, dowiaduje się o kolejnych uderzeniach, które przychodzą na niego i na jego rodzinę. Jednego dnia, Traci cały swój dobytek, pomimo tego, że do tej pory był jednym z najbardziej zamożnych ludzi, którzy żyli w tamtym okresie czasu. Traci cały swój dobytek, traci swój dom, traci swoje sługi. A wreszcie także traci rodzinę. Miał dzieci, które zginęły pod dachem, zawalonym dachem domu jednego dnia. Wreszcie także. Niejako w drugim uderzeniu, Hiob traci także swoje zdrowie. Także to cierpienie, które widzimy w przypadku Hioba, to cierpienie, które, które go zaskoczyło zupełnie, które zburzyło cały jego świat, jest tak, tak mocno wyeksponowane w księdze, że mamy wrażenie, że ta księga mówi właśnie o tym, w jaki sposób pomimo takiego doświadczenia tak trudnego jakie miał Hiob pozostać człowiekiem blisko Boga, człowiekiem pobożnym, cierpliwym, w jaki sposób niejako po chrześcijańsku yy, znosić cierpienie? My mamy takie wrażenie, że o tym mówi ta księga, ale uważam, że jest to złudne, że jest to nieprawdziwe, fałszywe, yy, fałszywy obraz jaki mamy, obraz tylko taki powierzchowny. I rzeczywiście cierpienie Hioba ma w księdze ogromne znaczenie. Bez cierpienia nie nastąpiłaby przemiana, ale w rzeczywistości yy, ta księga mówi o przemianie człowieka. Mówi o tym, że Hiob przechodzi z miejsca, w którym jest skoncentrowany na sobie, jest skoncentrowany na własnej sprawiedliwości. Oczywiście Hiob kochał Boga, był w tym szczery. Jednocześnie Chiop był bardzo mocno skoncentrowany na własnych uczynkach, ponieważ ludzie żyjący pod prawem są skoncentrowani na własnych uczynkach, bo od tych uczynków zależy ich byt, zależy Boże błogosławieństwo, zależy Boża przychylność. I Chiop, razem ze swoimi przyjaciółmi, także opierają się właśnie o tę zasadę zakonu coś za coś. W tej zasadzie wszystko jest bardzo proste. Zasada coś za coś jest niejako jak matematyka. Zawsze 2 dodać 2 równa się 4. Nie ma takiej sytuacji, w której 2 dodać 2 równa się 5. Tego nigdy nie ma. To nigdy nie następuje, i podobnie w zasadzie coś za coś ludzie, którzy opierają się o tę zasadę, oni zawsze. Mają y, świat ułożony jak w matematyce. Dla Hioba, dla jego przyjaciół, było czymś oczywistym, że za dobre życie, za dobre uczynki, za sprawiedliwe i pobożne życie otrzymuje człowiek błogosławieństwo. Natomiast jeśli będzie żył grzesznym życiem, to w zamian za grzeszne życie otrzyma karę, otrzyma przekleństwo. To jest bardzo prosta zasada, i w taki sposób, właśnie w, wokół tej zasady, Hiob, i za nim także przyjaciele Hioba, inni ludzie żyjący według tej zasady w Starym Przymierzu, oni yy, wyjaśniają sobie cały świat i wszystkie rzeczy, które dzieją się w ich życiu. Dla Hioba świat był bardzo prosty. Żył pobożnym życiem i otrzymywał za to błogosławieństwo. Można więc powiedzieć, że pomimo tego, że Hiob kochał naprawdę Boga, to było, jego pobożność była szczera w zupełności, to jednak błogosławieństwo, które miał, było uzależnione od jego uczynków. Ja to później także będę wykazywał z Pisma Świętego. Chciałbym teraz wymalować pewnego rodzaju obraz, taki szkic, który później wyjaśnię, ponieważ sprawiedliwość Hioba. Była czymś niezwykle istotnym w tej księdze. Mógłbym powiedzieć, że żeby nastąpiła przemiana, żeby Bóg mógł czegoś dokonać w Hiobie, to musiały jednocześnie zaistnieć dwie bardzo ważne rzeczy w jego życiu. Po pierwsze, była to właśnie jego sprawiedliwość. Hiob musiał być człowiekiem sprawiedliwym, szczerym, i to musiało być nieskalane żadnym grzechem. Dlaczego? Ponieważ gdyby tylko Hiob żył tylko na zewnątrz życiem pobożnym, gdyby jego przyjaciele wiedzieli, że Hiob jest człowiekiem żyjącym blisko Boga, ale w rzeczywistości Hiob miałby jakieś ukryte życie, jakieś podwójne życie. Miałby romans, miałby jakieś yy, wybuchy gniewu na swoich domowników, Byłoby coś, co yy, pomimo tego, że było ukrywane przed przyjaciółmi, ale w rzeczywistości pokazywałoby samemu Chiobowi, że on żyje nieszczerym życiem przed Bogiem, niepobożnym życiem, nawet jeśli udaje i w jakiś sposób yy, może zatuszować to przed swoimi przyjaciółmi, to wtedy, kiedy przyszło uderzenie, kiedy przyszedł atak na jego dobytek i atak na jego zdrowie, Chiob doszedłby do przekonania, że pomimo tego, że udawał przed ludźmi, to teraz otrzymuje karę za swoje grzechy. Chioba wiedziałby, że to, co się dzieje w jego życiu, to ta cała trauma, która przyszła, jest karą, konsekwencją jego grzesznych czynów, konsekwencją jego podwójnego życia, jego udawania, tylko swojej pobożności. I wtedy, gdyby. Chiop rzeczywiście miał takie podwójne życie. Byłby przekonany, że prawdopodobnie prawdopodobnie to co się wydarzyło, to całe trudne doświadczenie, które przyszło na niego, jest karą za grzechy. I w tym momencie, jeśli mamy takie przekonanie, to cały czas żyjemy według schematu coś za coś. Cały czas Chiop miałby ten właśnie sposób myślenia, Otrzymuje doświadczenie, otrzymuje karę w zamian za moje grzechy. Więc jego mentalność nicze, nic by się nie zmieniła, nie, nie nastąpiłaby przemiana y, tego człowieka, ponieważ schemat w schemacie dalej by wszystko pasowało. Dalej dwa, dodać dwa, byłoby, równałoby się cztery. Jednak była druga rzecz, która była też bardzo ważna y, w całym doświadczeniu Hioba, w jego przemianie, Tą drugą rzeczą to było wyjątkowe, zupełnie yy, bezprecedensowe uderzenie na cały dobytek i także na zdrowie Hioba. Było to doświadczenie, o którym nie można było powiedzieć, że zdarzyło się przez przypadek, że jakieś przypadkowe wydarzenia, przypadkowe rzeczy mogły to wywołać. Gdyby zawaliła się firma Hioba, Wtedy mógłby powiedzieć, no nie, nie, niewłaściwa koniunktura, jakiś kryzys, zdarza się każdemu. Trudno, przełknąłby ślinę i poszedłby dalej. Natomiast w momencie kiedy Hiob dowiaduje się, w jednym momencie jeden posłaniec przynosi mu tragiczną wiadomość, za chwilkę przynosi mu kolejną rzecz, kolejne uderzenie o kolejnym uderzeniu. Dowiaduje się od kolejnego posłańca, od kolejnego, kolejnego, wreszcie także sam zaczyna cierpieć na chorobę dotkliwą. To w tym momencie nie mógł się powiedzieć, że było to dziełem przypadku. Widać było wyraźnie, że ktoś za tym stoi. Ktoś za tym stoi. I właśnie te dwie rzeczy, ta, to ogromne doświadczenie, które spotkało się z człowiekiem, który był. W zupełności szczery, czysty przed Bogiem, żyjący bez grzechu, był naprawdę wyjątkowy, to tylko w tym momencie, kiedy to cierpienie dotknęło tak bogobojnego człowieka, mogło zdruzgotać, zniszczyć cały schemat myślenia tego pobożnego człowieka. Job myślał według zasady coś za coś. To, była, to był schemat, według którego funkcjonowali wszyscy ludzie żyjący pod Starym Przymierzem. I teraz można by sobie zadawać pytanie: w jakich czasach żyje Hiob? Chciałbym jeszcze, yy, robiąc niejako wstęp do, do tej postaci, yy, powiedzieć coś, niecoś o nim samym. Księga nie mówi nam zbyt dużo na jego temat, ale. Kiedy doświadczenie Hioba się kończy, kiedy kończy się ta księga, wiemy, że ostatecznie po przemianie tego człowieka Bóg przywraca Hiobowi cały jego dobytek. Nawet otrzymuje ten człowiek więcej niż miał. Rodzą mu się kolejne dzieci, i z księgi Hioba, możemy to przeczytać w kolejnym slajdzie. Z Księgi Hioba w, slaj... w rozdziale 42 i wersecie 16 czytamy. Potem żył Job jeszcze 140 lat i oglądał swoje dzieci i swoich wnuków aż do czwartego pokolenia. Biblia mówi, że Hiob po swoim doświadczeniu żył jeszcze 140 lat. Nie wiemy, ile żył wcześniej. Wiemy, że był bardzo zamożnym człowiekiem i bogobojnym, doświadczonym, miał dużo dzieci wcześniej. Po doświadczeniu, po stracie wszystkiego, otrzymuje od Boga znowu kolejną, jak gdyby drugą szansę, drugie życie, i w tym niejako drugim życiu widzimy, jak mówi Biblia, że żyje 140 lat. Można sobie zadawać pytanie, jak długo lat żył wcześniej, ile lat żył Hiob w ogóle. Gdybyśmy przyjęli teoretycznie bo tego nie wiemy z samego tekstu Pisma Świętego gdybyśmy przyjęli, że Hiob żył wcześniej też około 140 lat być może żył mniej, ale może też żył więcej to już musimy zakładać, że Hiob żył prawdopodobnie około 200 lat. Pozwoliłem sobie też zamieścić w kolejnym slajdzie Tablicę chronologiczną, jest to bardzo ciekawa tablica. Proszę, abyście zobaczyli na tablicę, która pokazuje pokolenia od Adama do Józefa, do Józefa tego Józefa Egipskiego, od którego później, od którego i od jego braci bierze się ród Izraela. I w tej, na tej tablicy chronologicznej możemy zobaczyć coś bardzo ciekawego. Tam ważnym momentem na tej tablicy jest, Pionowa linia, taka pionowa cienka linia, która pokazuje, która pokazuje potop, potop, który miał miejsce za czasów Noego. I widzimy, że Noe, który urodził się jeszcze przed potopem, żył ponad 900 lat tak samo jak Adam i jak ludzie, którzy w zasadzie prawie wszyscy, którzy żyli w w czasach przedpotopowych oni żyli niespełna tysiąc lat i Noe, który jeszcze pamięta tamte czasy, pomimo tego, że żyje jeszcze po potopie wiele lat, to Noe, urodzony jeszcze przed potopem w innej atmosferze, w innej rzeczywistości duchowej, także, żyje też ponad 900 lat. Jednak już jego syn, już jego syn Sem żyje tylko około 600 lat. I kolejne pokolenia, widzimy, że ten wiek drastycznie się skracał. Kolejne pokolenia żyją około 400 lat, aż do czasów Pelega, dlatego że Biblia mówi o tym, że, że za czasów Pelega Ziemia się podzieliła. Nie wiemy, co to oznacza, czy miało miejsce podzielenie kontynentów. Prawdopodobnie też musiała mieć miejsce, musiało dojść do jakiejś zmiany w atmosferze, skoro po czasach Pelega. Kolejne pokolenia żyją około 200 lat. I ma to miejsce aż do czasów Abrahama. Abraham żyje 175 lat. Więc, jeśli Hiob żył około 200 lat, ponad 200, kto wie może więcej. Możemy więc przypuszczać, że Hiob żył przed Abrahamem. Hiob żył przed Abrahamem. Prawdopodobnie po potopie, ale przed Abrahamem. Być może Hiob znał Abrahama, być może Abraham znał Hioba, być może o nim słyszał. Bo zwróćcie uwagę, nawet kiedy myślimy o Noem, to na, tym, na tej tablicy chronologicznej widzimy, że kiedy Noe umiera, już żyje Abraham. Ci ludzie, którzy żyli przed potopem, żyli tak długo, że oni opowiadali o, o dziejach przed potopem, o ziemi przedpotopowej ludziom, którzy spisywali Biblię. Bo wiemy, że Abraham prawdopodobnie był autorem pierwszych rozdziałów pierwszej Księgi Mojżeszowej. To on y, opowiadał o tym, jak wyglądała ziemia przed potopem, jak wyglądała ziemia za czasów Adama i Ewa, w kiedy Bóg stworzył pierwszego człowieka. Więc Abraham prawdopodobnie dowiaduje się tych rzeczy od samego Noego, który jeszcze żyje za jego czasów. I skoro także bohater, o którym ja dzisiaj mówię, Job, żył, przed, żył jeszcze w czasach albo przed czasami Abrahama, to Abraham mógł znać, mógł wiedzieć o tym człowieku. Stąd być może ta księga ma swoje umiejscowienie w Biblii. Ale co jest ważne dla nas? Dlaczego ja mówię o czasach, o wieku yy, Hioba. Ponieważ yy, możemy sobie zadawać pytanie: skoro Hiob żył przed Abrahamem, to znaczy, że żył przed zakonem Mojżesza. Nawet sam Abraham, oczywiście, żyje przed zakonem Mojżesza. Dlaczego ja więc mówię, że, że Hiob żyje pod zakonem? I tutaj jest ważne wyjaśnienie. My czasami kojarzymy zakon, kiedy mówimy o zakonie, o prawie, właśnie w takim sensie, o jakim mówi Biblia o prawie, o jakim mówi Paweł apostoł także w Nowym Testamencie. Najczęściej myślimy, że dotyczy to prawa Mojżesza. Czyli prawa, które zostało nadane na długo po tym, jak żył, Mojżesz, jak, jak, jak żył Abraham. Na długo, dużo później. Jednak w rzeczywistości to słowo, żyć pod prawem czy pod łaską, nie dotyczy stricte samego zakonu Mojżesza. Dotyczy zasady każdego prawa, także prawa Mojżeszowego. Kiedy Biblia mówi o tym, że ktoś jest, żyje pod zakonem, nie mówi tylko i wyłącznie o zakonie Mojżesza. Mówi o zasadzie prawa, każdego prawa. Ja w, 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 we wcześniejszych częściach. Tematu łaska i prawo, mówiłem o osobach, które żyły jeszcze wcześniej, o Adamie, o Kainie, o Lamechu, o ludziach, którzy, w, w których zasada prawa funkcjonowała, czyli zasada coś za coś. To, co chciałem pokazać, rozpatrując te wszystkie postacie biblijne, chciałem pokazać, że zasada zakonu, zasada prawa, zasada coś za coś, ona funkcjonowała na długo. Zanim pojawił się zakon Mojżesza, ona funkcjonuje także dziś. W czasach, kiedy apostoł Paweł pisze list do Rzymian, pisze go do chrześcijan, do ludzi, którzy nie funkcjonują według zasady prawa mojżeszowego. Ale mimo wszystko, Paweł Apostoł, pisząc list do Galacjan, mówi o tym, że oni wracają z powrotem pod zakon. Z powrotem wracamy pod zakon. Czy to znaczy, że wracamy do wszystkich. Yy, zasad judaizmu? Oczywiście, że nie. Chodzi o zasadę zakonu, o sposób myślenia oparty o ten schemat, który ja rozpatruję już od dłuższego czasu o schemat coś za coś. Ten schemat myślenia, by, który, który wynika z tego, że żyjemy pod zakonem, jak, jak pisze o tym Paweł, sprawia, że zaczynamy myśleć w taki sposób, za, w zamian za moje uczynki będę miał błogosławieństwo. W zamian za dobre uczynki pójdę do nieba. To jest schemat myślenia ludzi religijnych. Jak będę żył dobrym życiem, to pójdę do nieba. Jak będę żył dobrym życiem, jak będę spełniał dobre uczynki, sprawiedliwe uczynki. To będę cieszył się Bożym błogosławieństwem. I właśnie według tego schematu myślenia funkcjonował także Hiob, a także jego przyjaciele, którzy przyszli, aby Hioba pocieszać. Dla nich wszystkich, dla ludzi, yy, którzy żyli pod Starym Przymierzem, yy, schemat jest bardzo prosty. Ta układanka, ten, yy, ten taki wewnętrzny szkielet jest oczywisty. Jak będę żył pobożnym życiem, to w zamian za to otrzymam błogosławieństwo. I w tym momencie Hiob, który ma właśnie ten schemat myślenia, dostaje coś nie w zamian za swoje uczynki. Przychodzi na niego uderzenie, które nie wynika w żaden sposób z grzesznego życia Hioba. I w tym momencie cały świat, cała mentalność. Chioba rozpada się na strzępy. Tak więc yy, zasada coś za coś, która do tej pory wyjaśniała wszystko, co było w życiu Chioba. Ona przestała funkcjonować. Ta zasada przestała wyjaśniać okoliczności Chioba. Do tej pory Hiob wiedział, że w zamian za dobre życie, Zamiast za dobre uczynki będzie miał błogosławieństwo Boże. I tak było. Wszystko w tej zasadzie dobrze funkcjonowało. Kiedy natomiast przychodzi uderzenie, kiedy przychodzi yy, cierpienie Hioba, nagle okazuje się, Hiob to rozumie, że nie jego uczynki yy, musiały to sprawić. Nie dokonało się to według tej zasady, która do tej pory tak dobrze funkcjonowała. To nie dokonało się, Według zasady coś za coś. Hiob wie, że za darmo, zupełnie niesprawiedliwie cierpi. Więc cały schemat myślenia Hioba rozpadł się pod wpływem cierpienia. Dlatego powiedziałem też, że cierpienie w księdze Hioba jest niezwykle istotne, ponieważ bez tego cierpienia nie dokonałaby się przemiana. Jeszcze jedna rzecz jest bardzo ważna, abyśmy zrozumieli z tej księgi. W kolejnym slajdzie czytamy w rozdziale drugim w wersecie, wersetach czwartym do siódmego. Na to szatan odpowiedział Panu, mówiąc: Skóra za skórę. Wszystko, co posiada człowiek, odda za swoje życie. Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij jego kości i jego ciała, a na pewno będzie ci złożył w oczy. Na to rzekł Pan do szatana: Oto jest w Twojej mocy. Tylko jego, jego życie zachowaj. I odszedł szatan sprzed oblicza Pana i dotknął Joba złośliwymi wrzodami od stóp aż do głowy. To, co podkreśliłem w tym fragmencie. Odszedł szatan sprzed oblicza Pana i dotknął Joba chorobą. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że to nie Bóg, lecz szatan. Był sprawcą cierpienia Hioba. Wszystkie uderzenia, które się dokonały w jego życiu, były sprawką szatana, a nie Boga. Oczywiście mamy tutaj wrażenie, że Bóg na to przyzwala, ponieważ w Księdze Hioba czymś bardzo ciekawym są dwie rozmowy, które mają miejsce na początku w pierwszych rozdziałach Księgi: to są rozmowy Boga i szatana. I w tych rozmowach mamy, odnosimy pewnego rodzaju wrażenie, że Pan Bóg dopuszcza do cierpienia Hioba. To jest fałszywe wrażenie. To szatan jest sprawcą cierpienia Hioba, a ma do niego dostęp tylko dlatego, że ma takie prawo. O tym za chwilkę. I w tych rozmowach, rozmowy Boga z Szatanem mówią nam o czymś bardzo ciekawym, co wyjaśnia te rzeczy, które później następują. Kolejny slajd. W rozdziale, ósmym, w rozdziale pierwszym tej księgi dochodzi do pierwszej rozmowy Boga z Szatanem. I w wersety 8 do 12 czytamy: Rzekł Pan do Szatana. Czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba? Bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Na to szatan odpowiedział panu, mówiąc: Czy za darmo jest Job tak bogobojny? Czy ty nie otoczyłeś go zewsząd opieką wraz z jego domem i wszystkim, co ma? Błogosławiłeś sprawie jego rąk, jego dobytek rozmnożył się w kraju. Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij tego, co ma. Czy nie będzie ci w oczy złorzeczył? Na to rzekł Pan do szatana. Oto wszystko, co ma, jest w Twojej mocy, tylko jego nie dotykaj. I odszedł szatan sprzed oblicza Pana. Ten długi fragment, który przeczytałem, pokazuje dwie bardzo ważne rzeczy, yy, które tutaj trzeba podkreślić. Po pierwsze, Dwa razy, kiedy dochodzi do spotkania Boga z szatanem, dwa razy to Bóg pierwszy niejako pokazuje Hioba. On chwali się Hiobem. On mówi: Czy zwróciłeś uwagę? Tak jakby prowokował szatana. Chcę powiedzieć, że jest to prawda, która dotyczy Każdej osoby, która znajduje się blisko Boga. Adam Asnyk powiedział takie słowa w najwyższe szczyty grąbije. I to jest prawdą w odniesieniu do wielu Bożych mężów, nie tylko w czasach biblijnych, ale także w naszych czasach. Boży słudzy zawsze są na świeczniku. My czytamy o tym, że Jezus powiedział do swoich apostołów, wy jesteście jak miasto położone na górze. Ono nie może się ukryć. Ludzie, którzy są na świeczniku, są nie tylko widoczni, ale są też wystawieni na ataki. W najwyższe szczyty grom W tych ludzi, którzy są bliżej Boga, grom Oni są najbardziej narażeni na ataki. I jest to duchowa prawda. Jeśli zbliżasz się do Boga, musisz mieć świadomość, że będziesz atakowany bardziej, niż ci, którzy będą żyli letnim życiem. Jest to prawda duchowa o Bożych sługach. Jeśli kiedykolwiek będziesz miał też okazję widzieć Bożego człowieka, Bożego sługę, który upada, nie bądź szybki w osądzaniu tego człowieka, ponieważ ludzie na świeczniku są w potężniejszy w silniejszy sposób atakowani przez złego. W najwyższe szczyty grom bije. I też musimy mieć świadomość, że im bliżej Boga jesteś, tym drobniejszy grzech, drobniejsze uchybienie może wywołać poważniejsze skutki. Gdybyśmy mieli to przyrównać jakimś przykładem unaocznić, pokazać, to zwróćcie uwagę, gdybyś Jechał rowerem, i przypadkowo zupełnie niechcąco wjeżdżasz tym rowerem w przystanek autobusowy. Bardzo prawdopodobne jest, że możesz komuś zrobić krzywdę że możesz kogoś uderzyć, możesz przeciąć komuś skórę, zranić kogoś. Jeśli jednak jedziesz nie rowerem, ale ciężarówką, to wtedy, kiedy wjeżdżasz w przystanek autobusowy, prawdopodobnie wyrządzisz dużo większe szkody. Więc im większym człowiekiem jesteś, tym mniejszy błąd może spowodować większe skutki, groźniejsze skutki. Dlatego ludzie Boży, ludzie blisko Boga, oni są narażeni na większe ataki, tak jak to miało miejsce w życiu Hioba. Hiob był człowiekiem na świeczniku. To nim Bóg się chwali niejako. To on jest poddany także większemu atakowi szatana. I my musimy to zrozumieć, że, że Hiob był człowiekiem na świeczniku. Natomiast druga rzecz, która wynika z tego tekstu. Obu rozmowach Boga z szatanem. Szatan wysuwa yy, największe działo przeciwko Hiobowi. I tym, co podkreśla szatan, jest właśnie omawiana przeze mnie już od długiego czasu zasada coś za coś. Szatan oskarża Hioba o to, że właśnie Hiob nie jest szczery w swoich intencjach, nie jest szczery w swojej pobożności, że to, co robi, robi interesownie. Że ma interes w tym, żeby być blisko Boga, żeby być pobożnym człowiekiem, żeby nie grzeszyć. Że ten jego interes oparty jest właśnie o, o myślenie coś za coś. Jak będę żył pobożnym życiem, to w zamian za to otrzymam błogosławieństwo. I to niejako wypomina szatan Hiobowi. My wiemy, że szatan jest oskarżycielem. On oskarża Hioba o interesowność. To znaczy. Oskarża Hioba o to, że Hiob żyje według zasady coś za coś. Zawsze, jeśli jesteś człowiekiem religijnym, jeśli Twoje myślenie oparte jest właśnie o ten schemat coś za coś, będziesz atakowany przez diabła. Ja bym powiedział wręcz tak: widząc, obserwując życie Hioba, obserwując w jaki sposób szatan go atakuje, Mogę powiedzieć, że zasada coś za coś przyciąga szatana. W kolejnym slajdzie ja wyłuszczyłem te, te, te dwa oskarżenia w obu rozmowach Boga z szatanem. To jest slajd, w którym, w którym cytuję dwa fragmenty. Pierwszy księga Hioba, rozdział pierwszy, werset dziewiąty. Jeszcze raz, na to szatan odpowiedział Panu, czy za darmo jest Hiob tak bogobojny, czy za darmo? Zwróćcie uwagę, szatan podważa motywację Hioba. Czy rzeczywiście za darmo? Czy rzeczywiście Hiob jest szczery? I w drugiej rozmowie, w rozdział drugi, werset czwarty, na to szatan odpowiedział panu, mówiąc: skóra za skórę. Wszystko, co posiada człowiek, odda za swoje życie. Widzimy więc, że po pierwszym ataku szatana, kiedy Hiob traci wszystko, ale jest jeszcze zdrowym człowiekiem, szatan po raz drugi. Wysuwa to samo działo przeciwko Hiobowi i mówi skóra za skórę, czyli inaczej, coś za coś. Hiob nie robi tego za darmo. Zobaczysz, Boże, jeśli tylko dotk ja dotknę jego ciała, to na pewno będzie Ci zło rzeczyw, dlatego że Hiob żyje według myślenia coś za coś. Ma błogosławieństwo, więc jest Ci wierny. Ale zobaczysz, że jeśli tylko nie otrzyma błogosławieństwo, przestanie być wierny. Przestanie czcić Ciebie. I yy, dlatego właśnie powiedziałem, że zasada coś za coś przyciąga szatana. Zawsze, jeśli żyjesz w oparciu o tę zasadę, będziesz atakowany. Jeśli żyjesz pod prawem, czyli w tym właśnie schemacie myślenia coś za coś. Dlatego, że prawo opiera się o myślenie coś za coś. My wiemy, że tak jest z każdym prawem. Prawo ziemskie mówi, że za kradzież otrzymasz karę więzienia. W prawie w mojżeszowym wyglądało to tak. Oko za oko, ząb za ząb. Cały czas w każde prawo, ziemskie, boże, kościelne, jakiekolwiek, oparte jest o zasadę coś za coś. I Hiob rzeczywiście myśli w ten sposób, dlatego szatan przychodzi i atakuje Hioba. Dlatego chcę też powiedzieć to wyraźnie. Pomimo tego, że wrażenie, jakie odnosimy Czytając rozmowę o y, rozmowę Boga z szatanem na początku Księgi Hioba, te dwie rozmowy w rozdziale pierwszym i drugim, odnosimy wrażenie, że Bóg y, robi pewienego rodzaju zakład z szatanem. Zakład o życie Hioba. Zakład o to, kto będzie miał rację. To jest złudne wrażenie. Bóg nie bawi się naszym życiem. Bóg nie... Nie próbuje z, niejako zabić swoją nudę niebiańską, patrząc jak my zmagamy się z trudnościami życia, odbierając nam rodzinę, odbierając nam zdrowie. To nie jest Boża myśl. Szatan ma prawo atakować Hioba, o czym będę mówił później. Szatan ma prawo atakować Hioba. Dlaczego? Ponieważ Hiob jest oparty o zasadę coś za coś. I chciałbym tutaj powiedzieć o czymś jeszcze bardzo ważnym. Chiop rzeczywiście żyje opierając się o zasadę prawa. I kiedy miałem okazję przypatrywać się chrześcijaństwu wielu modlitwom, jakie słyszę w kościele, mam wrażenie, że niektórzy chrześcijanie. Nie wiem dlaczego, także próbują opierać się na prawie. Wielokrotnie miałem okazję słyszeć modlitwy chrześcijan, którzy wołają do Boga, nawet słyszałem wręcz, że my powinniśmy, yy, powinniśmy domagać się swoich praw i powinniśmy wręcz. Wołać do Boga, ja mam prawo, jestem dzieckiem Bożym, mam prawo mieć to czy tamto. Chcę przestrzec, przestrzec chrześcijan, którzy próbują modlić się, domagając się od Boga swoich praw. Jeszcze raz chciałbym to podkreślić. Chciałbym przestrzec chrześcijan, którzy próbują modlić się do Boga, domagając się swoich praw. Jeśli domagasz się prawa, to wejdziesz pod prawo. Dziecko Boże nie musi domagać się prawa ochrony, dlatego że dziecko chronione jest przez miłość. Ja już cytowałem ten fragment, rozpatrując poprzednie części tematu łaska i prawo, więc nie chcę tego cytować jeszcze raz w slajdzie. Ale właśnie o tym, Yy, mówił autor, księgi, yy, autor książki Chata: Dziecko jest chronione, bo jest kochane, a nie dlatego, że ma prawo do ochrony. Nie wiem dlaczego my cały czas myślimy, że możemy od Boga domagać się swoich praw, skoro Bóg nas kocha, czyż miłość Boga nie jest dla nas lepszym zabezpieczeniem niż prawo? Dzisiaj, w dzisiejszym zwariowanym poniekąd świecie. Dzieci są chronione przez prawo. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że niektórzy rodzice, nie kochając swoich dzieci, gnębią je, i dlatego musi w tych miejscach, w, tym, w miejscach patologicznych, wkroczyć prawo, aby chronić zdrowie dzieci. Dlatego właśnie niektórzy rodzice yy, są, yy, mają nadzór, yy, nadzór jakiś kuratorski. Tylko dlatego, że nie okazują miłości, dlatego prawo wkracza w te, w te miejsca, które nie są chronione miłością. Jeśli jakieś dziecko nie jest chronione miłością, to w tym momencie musi wkroczyć prawo, aby chroniło dziecko. Ale to jest sytuacja patologiczna, dlatego że w normalnej rodzinie, w zdrowej rodzinie, tam gdzie jest miłość, tam gdzie jest miłosna troska o dzieci. Dziecko nie musi domagać się swoich praw, nie musi chodzić na policję, skarżyć na rodziców, którzy je gnębią, dlatego że jest chronione miłością rodziców. To jest normalna, zdrowo funkcjonująca rodzina. My musimy być chronieni przez miłość, a nie przez prawo. Dlatego, jeśli wierzymy w to, że jesteśmy dziećmi Bożymi, jeżeli wierzymy w to, że Bóg kocha nas, to zaufajmy, że Jego miłość zapewni nas. Zapewni nam wszystko, co jest nam potrzebne. Nie musimy domagać się od Boga swoich praw. Możemy zaufać łasce. Proszę, abyście przenieśli niejako ten obraz na, na to, co ja dzisiaj mówię. My musimy zaufać, że będziemy chronieni przez Boga. Musimy zaufać, że nie musimy domagać się prawa, dlatego że kiedy domagamy się prawa, Wchodzimy pod prawo. Tak jak yy, napisałem w yy, kolejnym slajdzie, zwróćcie uwagę: zasada coś za coś przyciąga szatana. Zasada coś za coś przyciąga z, yy, szatana. Jeśli wchodzisz pod zakon, czyli zasadę coś za coś, Automatycznie wychodzisz spod łaski, wtedy szatan cię ma. Czeka, aż potknie ci się noga, aby zgodnie z prawem oddać ci coś za coś. W momencie, kiedy domagasz się swoich praw, wchodzisz pod prawo, a pod prawem jesteś chroniony tylko przez prawo. Pod prawem jesteś chroniony nie przez miłość, ale przez prawo. Ale pamiętaj, Jesteś chroniony, jeśli czynisz dobrze, ale jeśli potknie ci się noga, to w tym momencie szatan znajdzie paragraf na ciebie. Jeśli domagasz się prawa, jeśli domagasz się ochrony prawa, to pamiętaj, będziesz chroniony aż do tego momentu, w którym potknie ci się noga, bo wtedy znajdzie się na ciebie paragraf, a szatan jest dobrym prawnikiem i znajdzie na ciebie haczyk. Dlatego właśnie dziwię się, że chrześcijanie chcą wejść pod zakon, pod prawo, zamiast trwać pod łaską. Dlatego, że Ewangelia, Ewangelia łaski jest czymś daleko lepszym niż prawo. Wręcz bym powiedział, Ewangelia łaski jest zaprzeczeniem prawa. Ewangelia łaski sprzeciwia się prawu, no bo przecież. Moglibyśmy powiedzieć, Łotr na krzyżu, ten, który wisiał obok Jezusa, dlaczego otrzymuje łaskę od Jezusa, skoro powinien dostać coś za coś? Zasłużył na śmierć, nie powinien pójść do nieba. Według prawa został potępiony, ale na drzewie krzyża otrzymuje łaskę, otrzymuje Ewangelię. On yy, żyje dzisiaj dzięki Ewangelii, a nie dzięki ochronie prawa, dlatego że prawo potępiło tego człowieka. Miłosierdzie, jak mówi Biblia, góruje nad sądem. Ewangelia góruje nad prawem. Dlatego nie domagajmy się swoich praw. Prawo będzie nas chroniło tylko do pewnego momentu, ale ono także nas potępi. Ono także wystąpi przeciwko nam. Ja w kolejnych częściach. Tego tematu będę mówił więcej na temat prawa. To jest bardzo ciekawy temat, dlatego, że musimy zrozumieć, że Ewangelia jest niezgodna z prawem. Ewangelia jest niezgodna z prawem, bo Ewangelia mówi o tym, że nie dostajemy tego, na co zasługujemy. Natomiast prawo jest jak matematyka. Dwa dodać dwa jest cztery. Jak będziesz żył złym życiem, to dostaniesz karę. Tak wygląda prawo. Dlatego ufajmy Ewangelii. Dlatego my zawierzyliśmy Ewangelii Jezusa, zawierzyliśmy Jego łasce. I kiedy myślałem na ten temat, na temat jak, w jaki sposób mam okazję widzieć chrześcijan, którzy niejako próbują, o, próbują walczyć o swoje prawa, o prawa dzieci bożych, to przypomniała mi się pewna sytuacja, która ma miejsce w dziejach apostolskich. To była, yy, to była historia, w której apostoł Paweł zostaje uwięziony za zwiastowanie Ewangelii i jest sądzony. Jest sądzony przez Rzymian, oczywiście, dlatego że tylko Rzymianie mieli władzę sądzenia, ale Rzymianie, chcąc przypodobać się Żydom, próbują sprawę Pawła oddać w żydowskie ręce. Paweł mając jednak świadomość, że Żydzi prawdopodobnie skazaliby Go na śmierć woli oddać się pod ochronę prawa rzymskiego. I to jest ciekawe, bo to jest podobna sytuacja, jaka miała miejsce w życiu Jezusa. To Żydzi chcieli skazać Jezusa na śmierć, podczas gdy Piłat, rzymski namiestnik, chciał Jezusa uniewinnić, nie dostrzegał w Nim Kary, czegoś, co zasługiwało na karę śmierci. Ale Żydzi wręcz przeciwnie. To, to ludzie religijni tamtego czasu zabijają Jezusa, a nie światowi, nie świeccy. I podobnie było w życiu apostoła Pawła. Kiedy apostoł Paweł staje przed sądem rzymskim, czytamy w rozdziale 25, to jest w kolejnym slajdzie, w rozdziale 25, w wersetach 11 i 12. Jeżeli więc uczyniłem coś złego, mówi Paweł, i popełniłem coś, co zasługuje na śmierć, nie wzbraniam się umrzeć. Ale jeśli nie ma nic w tym, o co mnie oskarżają, nikt nie może mnie wydać im na łaskę i niełaskę, odwołuje się do cesarza. Wtedy Festus, porozumia porozumiawszy się z doradcami, odrzekł: Odwołałeś się do cesarza, do cesarza pójdziesz. Paweł apostoł, próbując chronić swoje życie, odwołuje się do cesarza, czyli można powiedzieć, domaga się prawa. Paweł apostoł domaga się prawa. On wie, że Rzymianie chcą oddać jego sprawę w ręce Żydów, więc woli oddać się pod opiekę cesarza. I oddając się pod opiekę cesarza, musi udać się do cesarza. W kolejnym slajdzie, w dzieje apostolskie, rozdział 26, werset 32. Agryppa zaś rzekł do Festusa: Człowiek ten mógłby zostać zwolniony, gdyby się nie odwołał do cesarza. Więc. Podobnie jak w życiu Jezusa, Piłat nie widzi w Jezusie rzeczy zasługującej na śmierć. A tutaj mówi dokładnie tak samo. Ja nie widzę, żeby ten człowiek zasługiwał na karę, mógłby zostać zwolniony, gdyby nie odwołał się do cesarza, do cesarza gdyby nie odwołał się do prawa rzymskiego. I tak jest w naszym życiu. Dlatego też chcę powiedzieć ludziom, którzy chcą żyć pod prawem, którzy domagają się swoich praw. Jeśli domagasz się prawa, tak jak apostoł Paweł tutaj domaga się prawa rzymskiego nad swoim życiem, to w tym momencie oddajesz się prawu, oddajesz się jego opiece, ale oddajesz się także jego karze. Ponieważ prawo może Cię ochronić, ale może Cię też skarać. Dlatego nie od, od momentu, kiedy mamy Ewangelię, kiedy mamy łaskę, kiedy mamy przebaczenie, nie oddawajmy się prawu. To, co jest istotne w historii Hioba, istotne jest życie pod prawem lub życie pod łaską. Zmiana, która nastąpiła w Hiobie, to było przejście od życia pod prawem do życia pod łaską. W kolejnym slajdzie. Czytamy. Zasada coś za coś, która do tej pory wyjaśniała świat Hioba, przestała funkcjonować, straciła wiarygodność. Hiob stracił grunt pod nogami. Jego system załamał się całkowicie. Do tej pory miał coś za coś i nagle otrzymuje coś i nie wie za co. Jego yy, schemat myślenia rozpadł się. Podczas gdy przyjaciele Hioba cały czas żyli w myśl tej zasady. Coś, co chciałbym także wyjaśnić. Ja nieraz słyszałem o przyjaciołach Hioba. Było to trzech mężczyzn: Elifas Stemanu, Bilda Csrusza i Sofar trzech przyjaciół Hioba. Ja nieraz miałem okazję słyszeć, że oni są osądzani, posądzani o. Fałszywą przyjaźń wobec Hioba. I chcę się z tym nie zgodzić. Uważam, że ci trzej ludzie byli prawdziwymi przyjaciółmi Hioba. To, co możemy dostrzec na, na początku Księgi, kiedy oni dowiadują się o cierpieniu Hioba, przychodzą do niego i przez kilka dni trwają w milczeniu, złamani cierpieniem swojego przyjaciela. Oni naprawdę byli złamani tym, co się wydarzyło w życiu Hioba. Naprawdę tego nie rozumieli i naprawdę współodczuwali to i cierpieli razem z Hiobem. Byli prawdziwymi przyjaciółmi. Jednak ci ludzie, podobnie jak Hiob, aż do tego momentu, opierają się tak jak wszyscy Semici, to znaczy ci, którzy pochodzą z rodu Sema. Syna Noego. I tak jak wszyscy semici, tak jak wszyscy, bym powiedział, ludzie Starego Testamentu, niezależnie od tego, czy żyli pod Zakonem Mojżesza, czy wcześniej, oni wszyscy opierają się o schemat myślenia coś za coś. I musimy pamiętać, że przyjaciele Hioba, którzy przychodzą do Niego, opierając się o ten schemat myślenia coś za coś, dla nich ta zasada nie przestała funkcjonować. Oni więc myślą tak, musiało być coś, musiał być jakiś grzech, musiał być coś, co spowodowało, że Hiob dzisiaj cierpi. Musiał być jakiś, jakieś, jakaś nieczystość, jakiś, jakiś upadek, jakiś grzech, może coś, o czym Hiob do, do, dobrze nie wie nawet, ale coś, co spowodowało takie cierpienie. W schemacie coś za coś. Zawsze dwa dodać dwa równa się cztery. Zawsze, kiedy pojawia się cierpienie, kiedy pojawia się yy, przekleństwo, wręcz degręgolada, jakby to można było powiedzieć o, o Hiobie, bo to jest całkowicie totalne zniszczenie, które się dokonało w jego życiu. I jeśli ono ma miejsce, to coś musiało to wywołać. Pamiętajcie, to jest zasada coś za coś. Więc jeśli pojawia się cierpienie, to musiało być coś, co to wywołało. To był schemat myślenia przyjaciół Hioba i Hioba aż do tego momentu. Hiob wiedział o sobie, że nic takiego nie było, znał siebie, wiedział, że nie zgrzeszył, że był czysty przed Bogiem, że jego motywacje, nie tylko uczynki, ale motywacje były szczere i czyste przed Bogiem. Dlatego ten schemat w życiu Hioba się rozpadł. Natomiast przyjaciele cały czas funkcjonowali według tego schematu. Tak jak i wszyscy ludzie Starego Przymierza. Coś za coś. I z tego też powodu przyjaciele Hioba w pewnym momencie, kiedy ochłonęli z tego pierwszego wrażenia, zaczynają doszukiwać się w Hiobie winy. Nie dlatego, że są nieszczerzy, ale dlatego, że mają ten schemat myślenia. Dlatego ja chcę. Yy, Chcę bronić tej teorii, że przyjaciele Hioba, trzej mężowie, Elifas, Bildad i Sofar, oni byli prawdziwymi przyjaciółmi, ale mieli schemat, w którym coś nie zadziałało, w którym coś musiało wywołać coś. Dlatego też doszukiwali się winy. Oni próbowali powiedzieć Hiobie, przyznaj się do winy, pokutuj z tego, a Bóg przywróci Ci dawne szczęście. Oni doszukiwali się w Hiobie winy, bo chcieli jego szczęścia. Byli w tym szczerzy, ale mżyli w myśl zasady coś za coś. W kolejnym slajdzie Hiob wyraża taką myśl, którą dostrzega w swoich przyjaciołach. To jest rozdział 19, werset 28. Jakże chętnie byśmy mu dopiekli i doszukali się w nim powodu do sprawy sądowej. Jakże chętnie byśmy mu dopiekli i doszukali się w nim winy. Przyjaciele Hioba próbują doszukać się w nim winy. I tak jak powiedziałem, nie wynika to z nieszczerych intencji. To wynika z faktu, że oni chcą naprawić coś w jego życiu. Oni myślą tak, Hiobie, jeśli tylko poprawisz swoje uczynki, to na pewno Bóg przywróci cię do dawnego szczęścia bo przecież dla nich ta zasada coś za coś cały czas funkcjonuje. Kolejny slajd. Job, Księga czwarta, werset siódmy do ósmego. Przypomnij sobie, oni mówią do Hioba, przypomnij sobie Hiobie, kto kiedy będąc niewinny zginął, albo gdzie ludzie prawi byli wytępieni. Jak daleko spojrzeć ci, którzy orali bezprawie i rozsiewali zło, zawsze je zbierali. Zwróćcie uwagę, oni mówią: Hiobie, przecież wszędzie, my to widzimy, wszędzie dookoła. To jest nasze życie, to jest nasz sposób myślenia o otaczającym nas świecie. Jak daleko spojrzeć? Jeśli siejesz, to zbierasz. Jeśli zrobisz coś złego, to zbierasz przekleństwo. Jeśli zrobisz coś dobrego, będziesz żył błogosławionym życiem. Oni cały czas mają ten schemat myślenia i dlatego próbują udowodnić Hiobowi jego winę. Nie po to, żeby go pognębić, ale po to, żeby doprowadzić go do pokuty. I kiedy synowie Hioba giną, przyjaciele mówią tak. Kolejny slajd. Księga Hioba, werset 8, rozdział, czwa, rozdział czwarty. Rozdział ósmy, przepraszam, werset czwarty. Gdy twoi synowie zgrzeszyli przeciwko niemu, wydał ich na łup ich występku. Oni są przekonani, że skoro dzieci Hioba zginęły w wypadku, to najprawdopodobniej musiało być coś, co wywołało ten wypadek. Musiał być jakiś grzech, tych ludzi, tych młodych, yy, młodych synów Hioba. Musiało być coś, co spowodowało, że zdarzył się wypadek. I zwróćcie uwagę, ten schemat niestety do dzisiaj jest w wielu chrześcijanach. Wielu chrześcijan, kiedy dostrzega, że zdarza się jakiś upadek, jakieś przekleństwo, jakieś trudne doświadczenie w życiu innych chrześcijan, my próbujemy doszukiwać się w nich winy. Pamiętajcie, że Księga Hioba uczy nas, że czasami dzieją się rzeczy, za które nie jesteśmy winni, można by tak powiedzieć. To jest oczywiście duże, duże uproszczenie, to co ja mówię, ale nie, nie jesteśmy w stanie domyślać się, dlaczego zdarzają się tak trudne doświadczenia w życiu niektórych ludzi. I na pewno nie można ludzi oskarżać tak, jak robili to przyjaciele Hioba. Oni ostatecznie stali się jego oskarżycielami, oskarżali go o rzeczy, których Hiob nie zrobił. Dlatego, że mieli schemat myślenia coś za coś. I jeśli dzisiaj chrześcijanie żyją według tego schematu, to zawsze będą oskarżali. Oskarżenie pojawia się jako konsekwencja myślenia coś za coś. Oskarżyciel, szatan, zawsze będzie przychodził do myślenia coś za coś. Dlatego też powiedziałem, że zasada coś za coś przyciąga szatana, przyciąga jego oskarżenie. Jeśli masz problem, chrześcijaninie, z oskarżeniem diabelskim, to prawdopodobnie żyjesz opierając się o zasadę coś za coś. To jest niezwykle istotna prawda i niezwykle istotna zmiana, jaka przychodzi yy, dzięki Jezusowi Chrystusowi, ale niestety. Także my, co potwierdza Paweł apostoł w liście do Galacjan, w liście do Rzymian, my także chrześcijanie możemy opierać się o zasadę coś za coś. My także możemy wejść z powrotem pod zakon Mojżesza. Nie tylko pod zakon Mojżesza, po prostu pod zakon, pod zasadę zakonu coś za coś. I tak było właśnie z Hiobem i z jego przyjaciółmi. Tyle tylko. Że chociaż przyjaciele byli przekonani o grzechu Hioba, o tym, że on zawinił, Hiob wiedział, że nic takiego nie, nie miało miejsce. W kolejnym slajdzie yy, ja wypisałem kilka fragmentów, w których, w, którym, w których Hiob broni swojej sprawiedliwości. Przeczytajmy te fragmenty. Hiob, rozdział 9, werset 21. Hiob mówi: Bohater nasz, jestem niewinny. Dalej, szesnasty rozdział, werset siedemnasty. Chociaż na moich dłoniach nie ma występku, a moja modlitwa jest szczera. Dalej, rozdział dwudziesty trzeci, werset dziesiąty. Gdybym nie wypróbował, wyszedłbym czysty jak złoto. Zwróćcie uwagę, w jaki sposób Hiob broni swojej sprawiedliwości. On mówi, ja bym wyszedł czysty jak złoto. Widać więc, że Hiob był przekonany. Przekonany o swojej szczerości, o czystości swojej. Nie było żadnego ukrytego grzechu. I ostatni fragment z, tego, z tych, tych krótkich, w których Hiob broni siebie, rozdział 27, werset 5. Mojej niewinności będę bronił aż do śmierci. Możemy, z, yy, ja, ja też potwierdzam to, co powiedziałem na początku, że Hiob. Yy, do, ta, ta zmiana, jaka dokonała się w Hiobie, dokonała się między innymi dzięki temu, że Hiob rzeczywiście żył czystym, nienagannym życiem. Gdyby tylko, jak powiedziałem już wcześniej, gdyby tylko pojawiła się odrobina, jakaś drobna rzecz, w której, w której Hiob by zawinił, to prawdopodobnie tak bardzo pewnie nie broniłby swojej czystości i świętości. I wreszcie w ostatnim slajdzie tej części chciałbym utwierdzić niejako, potwierdzić tę to, to, niewinność Hioba. Czytamy tutaj w rozdziale drugim i w wersecie trzecim. Rzekł Pan do szatana, czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Hioba? Bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Trwa jeszcze w swej pobożności, chociaż ty mnie podburzyłeś, abym go bez przyczyny zgubił. Więc Bóg potwierdza także, że Hiob jest czystym człowiekiem, świętym pobożnym. I to, co się wydarzyło w jego życiu, wydarzyło się bez przyczyny, bez grzechu Hioba. Więc nie nastąpiła tutaj ta zasada, nie doszło do, do wypełnienia tej zasady coś za coś. Hiob. Był czystym człowiekiem. Musimy pamiętać, że zasada coś za coś, która tłumaczyła świat Hioba, rozpadła się zupełnie pod wpływem cierpienia, cierpienia, które spotkało tak bogobojnego człowieka, jakim był on sam. Zasada się rozpadła, ale to, co miało przyjść po niej, to prawdopodobnie zaskoczyło samego Hioba. O tym jednak w drugiej części.